Nie sikaj! Racham, co ty robisz? Cześć, z tej strony Automarian, witam Cię na moim kanale, a dzisiaj ku mojej wielkiej radości jest ze mną po raz pierwszy auto włoskie. Nie jest to niestety ani Alfa Romeo, ani Ferrari, tylko Fiat, ale to nie jest byle jaki Fiat, bo to jest Uno, czyli najliczniej produkowany samochód, model w historii właśnie tej marki. Przygotowałem sobie na dzisiejsze spotkanie również taki kapelusz dziadkowy, ponieważ Uno zawsze kojarzyło mi się z autem dla seniora, którym to owy senior podróżuje sobie na działeczkę, ale ten egzemplarz w ogóle nie kojarzy mi się z takim dziadkowozem. Wygląda całkiem inaczej, więc kapelusz idzie wek, a my po prostu, moi drodzy, jedziemy z tematem. Fiat Uno, czyli jeden, został po raz pierwszy zaprezentowany w 1983 roku. Jego premiera miała miejsce w wyjątkowym miejscu na przylądku Canaveral na Florydzie, tam skąd startują amerykańskie wahadłowce, żeby zrobić to z wielkim przytupem, ponieważ już zaczęto o nim mówić na początku lat 80. Pierwsze zdjęcia zaczęły się ukazywać gdzieś w 81-82 roku. Mówiono też o współpracy z Peugeotem, natomiast zaprezentowany został dopiero w roku 83 i okazało się, że z współpracy z Peugeotem niewiele w sumie wyszło i silniki, które auto dostanie, będą to zmodernizowane nieco jednostki z Fiata 127, którego to miał zastąpić. Ale nie zastąpił go od razu, ponieważ Fiat 127 był jeszcze równolegle z Uniaczem w sprzedaży przez pierwsze bodajże 2 lata. Za projekt samochodu odpowiadało studio Fiata, ale współpracowali oni właśnie ze studiem Italian Design Giugiaro. I Giugiaro wielokrotnie podkreślał, że ten projekt auta uważa za najbardziej udany, za najlepszy, jaki kiedykolwiek udało mu się właśnie nakreślić. A był to facet, który odpowiadał za mnóstwo wspaniałych samochodów. Projektowali auta dla Maserati, dla Alfa Romeo, dla Ferrari, dla Fiata, a także, jak może wiecie z jednego z moich filmów, wczesny projekt Matiza również wyszedł spod ręki Giugiaro. Na owe czasy była to całkiem nowoczesna bryła, bo przypomnijcie sobie, jak wyglądały wtedy samochody w tej klasie. Fiat 127 właśnie, Volkswagen Polo, Renault 5 czy Ford Fiesta różniły się od tego auta. Wysoko poprowadzona linia nadwozia wyglądała wtedy dosyć nowocześnie i oferowała dosyć dużo przestrzeni, jak na tą długość auta, czyli 3,7 metra długości, zarówno dla pasażerów z przodu, jak i dla pasażerów z tyłu. Z tym, że no z tyłu no w trójkę już było dosyć ciasno ze względu na to, że nadwozie jest dosyć wąskie. Natomiast z przodu tego auta można się poczuć całkiem wygodnie. Ponadto ta linia okazała się na tyle ponadczasowa, że nawet dzisiaj auto nie wygląda jakoś tam specjalnie staro. No wiadomo, to jest leciwa konstrukcja, która ma już prawie 40 lat, ale na dowód tego, jak dobry to był samochód, świadczy fakt, że był produkowany, uwaga, aż do 2010 roku. Oficjalnie w wielu źródłach można spotkać informację, że Fiat Uno zakończył swój żywot produkcyjny w 2002 roku w zakładach w Polsce. W Tychach, natomiast jakby wariacja na temat tego samochodu była produkowana jeszcze w Brazylii. Ten egzemplarz akurat to jest przedstawiciel drugiej generacji modelu, zwany również jako Uno 2, bo zmienił się nieco przód, zmieniło się wnętrze, o którym jeszcze będzie, i zmienił się nieco tył auta, gdzie dostał lampy zespolone. Jednak tak naprawdę konstrukcyjnie ten samochód praktycznie się nie zmieniał do końca produkcji, nawet jak powstawał już właśnie w Brazylii jako Fiat Mille. Czy ja to w ogóle opowiadam jakoś tak sensownie? Uporządkujmy to. 8.3 do 8.9 Fiat Uno w pierwotnym swoim wydaniu. 8.9 do 2002 Fiat Uno właśnie w takim wydaniu i były również wersje 5 i 3 drzwiowe. Później jako Fiat Mille produkowany w Brazylii, ale był dostępny na rynkach afrykańskich, właściwie miał też zmieniony przód i tył, nieco wnętrze i też niespecjalnie różnił się od tej pierwotnej konstrukcji, która powstała na początku lat 80. Początkowo był produkowany tylko we Włoszech, w zakładach Rivolta i w Mirafiori, a zakłady te osiągnęły zdolność produkcyjną na poziomie 2300 sztuk aut na dobę. Całkiem sporo. To dzięki temu, że konstrukcja była nieco bardziej uproszczona w stosunku do Fiata 127, składała się z o wiele mniejszej ilości części oraz było mniej miejsc, w których karoserię należało zgrzewać czy spawać. Dzięki temu naklepali tych samochodów przez pierwsze lata produkcji około 6 milionów. Później po zakończeniu produkcji w 1995 roku we Włoszech auto było nadal produkowane w wielu krajach świata, m.in. w Jugosławii, w Argentynie, w Brazylii czy w Afryce, a do tego było produkowane również w zakładach w Polsce, w Tychach i w Bielsku Białej. Znaczy najpierw w Bielsku Białej, potem w Tychach.
zbierając do kupy tą całą włoską produkcję, a także produkcję w Jugosławii, w Brazylii, w Afryce, szacuje się, że powstało około 8,5 miliona egzemplarzy. Natomiast jeśli doliczyć te egzemplarze, które były wyprodukowane już tylko w Brazylii po 2002 roku. I jeśli przyjmiemy, że zdolność produkcyjna takiego zakładu wynosiła też jakieś 170 tysięcy aut rocznie, to przez okres produkcji 8 lat mogli doklepać jeszcze około 1,5 miliona tych samochodów. Więc suma produkcji Uno wyniesie około 10 milionów egzemplarzy. Wszystkich generacji Passata, tak dla porównania, wszystkich generacji wyprodukowano 14 milionów sztuk. Garbusa przez 65 lat wyprodukowano 21 milionów, a Uno było produkowane zdecydowanie krócej, więc sami widzicie, że ten wolumen produkcji był całkiem spory. Aha, były dostępne też wersje kombi na niektórych rynkach, a także wersje sedan. U nas niezmiernie rzadkie, u nas najbardziej popularny był pięciodrzwiowy właśnie hatchback. Te 10 milionów egzemplarzy nie przetrwało jednak dzisiaj na światowych drogach ze względu na pierwszą podstawową wadę, jaką posiadał, czyli korozję. Były dowcipy nawet takie, że włoskie auta rdzewiały już nawet na linii produkcyjnej. No faktycznie były bardzo słabo zabezpieczone antykorozyjnie. W ramach przedłużenia gwarancji na perforację nadwozia oferowano klientom dodatkowe zabezpieczenie auta antykorozyjnie. Ci, którzy zabezpieczyli swe auta, mogli się nimi cieszyć dłużej. Ci, którzy nie zabezpieczyli, no obserwowali już pierwsze ogniska korozji po paru latach. Do dzisiaj trochę ich jeszcze zostało na polskich ulicach, gdzie niegdzie można spotkać poczciwego Fiacika w wersji pięciodrzwiowej, pochodzącego nawet z zakładów w Polsce. Zacznijmy sobie pomału oglądać ten samochód i tradycyjnie zaczniemy od jego przodu, czyli zaglądamy pod maskę. Pod maską Fiata Uno od początku produkcji było dostępnych aż 5 silników benzynowych i 3 diesle, w tym jeden turbo diesel. W benzynowych też było turbo doładowane 1.3 od 1985 roku, o którym jeszcze troszkę szerzej opowiem. Po pierwszym lifcie, czyli w 1989 roku, było dostępnych aż 10 silników benzynowych, z tym, że około 6 z nich to były jednostki, które oscylowały mniej więcej około 1 litra pojemności. Były też 1.3, 1.4 turbo i były 4 diesle, w tym jeden turbo diesel. Tutaj mamy silnik 1.0 Fire i ten Fire jest znany wszystkim, bo każdy, kto kiedyś miał do czynienia z takim pojazdem albo widział go na ulicy, dostrzeże napis na klapie Fire i to świetny zabieg marketingowy Fiata, bo ogień kojarzy nam się z ogniem w motorze, że jest naprawdę dynamiczny. Ta jednostka rozwija 45 koni i nie jest może jakaś rewelacyjna, choć przy masie auta około 800 kg. Można powiedzieć, że demonem prędkości nie będzie, natomiast w takim zwykłym, codziennym ruchu miejskim to silniczek spokojnie wystarcza, bo po mieście i tak się jeździ średnio jakieś 30 km na godzinę. No do tej prędkości rozpędza się spokojnie. A Fire to jest po prostu skrót od angielskiego Fully Integrated Robotized Engine i chodziło o to, że silnik był składany przy pomocy automatów, stąd ta właśnie nazwa. Największe silniki oferowane w Uno to były w pierwszej wersji silniki o pojemności 1,5 litra, później już 1,4, te 1,5 litra to były to najlepiej, najbardziej luksusowo wyposażone pojazdy. Silnik jest bardzo prosty konstrukcyjnie, 8-zaworowa głowica OHC, zasilany już wtryskiem paliwa, mamy nawet napis Fiat Fuel Injection. W tych 6 silnikach benzynowych były dwa rodzaje konstrukcji, była konstrukcja właśnie OHC i OHV, a także były zasilane i gaźnikowo i z wtryskiem paliwa właśnie, także sporo tego było. Co do jakichś problemów z tym silnikiem, no to jest na tyle prosta konstrukcja, że raczej nic ciekawego, nic groźnego nie powinno nam się tutaj wydarzyć. No i masz. Odpalił. Ten egzemplarz czeka na inny motor. Będzie tutaj nieco większa jednostka, być może nawet jakaś turbo doładowana. Różne są plany. Fiacik zastosował również jako jeden z pierwszych rozwiązanie takie, gdzie skrzynia biegów była montowana przy silniku, a półosie miały różną długość, co pozwalało na to, że silnik stawał się nieco bardziej kompaktowy i maska mogła być poprowadzona nieco niżej. Tak jest też w tym przypadku. Ten egzemplarz ma jeszcze dołożony amortyzator do klapy. Seryjnie jednak wiadomo, jest Badyl. Dobra,
Idziemy do środka, ja wam otworzę drzwiczki z tej strony. Jeszcze chciałem zwrócić waszą uwagę, jak fantastycznie jest zaprojektowana i ukryta klamka do otwierania drzwi w wersji 3-drzwiowej. Jest ona schowana w linii nadwozia zupełnie i otwieramy poprzez pociągnięcie po prostu tej małej tutaj dźwigni. Tylko jeszcze muszę iść otworzyć go z drugiej strony od środka, ponieważ auto, pomimo tego, że jest całkiem nieźle wyposażone, to nie ma jednak centralnego zamka. Momencik. I teraz możemy się dostać do środka. Zapraszam do oglądania. Tu w tej wersji, jak widzicie, mamy do czynienia z całkiem przyjemnie wyglądającym wnętrzem. Mamy taką sportową kratę. Nie wiem, na ile całe wyposażenie tego samochodu jest oryginalne i zgodne z tym, jak on wyjechał z fabryki. Natomiast, jak widać, nie jest to takie typowe dla Fiatów Uno, które znamy z polskich dróg. Takie po prostu nudne, nieciekawe. Fotele w tym samochodzie są całkiem wygodne i mięciutkie. I naprawdę tutaj jest całkiem sporo miejsca w tej części samochodu. Jeśli chodzi o wygląd deski rozdzielczej, no to jest to deska już tam po 89 roku. Jest ona nieco nowocześniona, jeśli chodzi o jej kształt, a także wygląd instrumentów pokładowych tutaj na tunelu środkowym. Tak jak wspomniałem wcześniej, były niektóre wersje, które posiadały nawet klimatyzację, elektrykę szyb, nawet skórzane fotele można było dostać, jednak większość egzemplarzy jest po prostu zwykłymi golasami, tak zwane Bieda Edition. Natomiast ten nieco też się wyróżnia, jeśli chodzi o Uno. Otóż mamy tutaj szyber dach, który jest otwierany korbką, mamy elektryczne szyby, mamy też skórzaną kierownicę, która jest stylizowana na tą, która była z Uno Turbo. Wskaźniki też nie są takie typowe dla Uniacza, gdzie mieliśmy tylko wskaźnik prędkości, poziomu paliwa i wskaźnik temperatury. Tutaj mamy również dołożony obrotomierz, co ma również jeszcze ten samochód. Ten samochód posiada również kilka nieoryginalnych przełączników, które służą właściwie do niczego. Posiada coś, co jest dosyć ważne, albo było dosyć ważne w latach 90., czyli blokadę skrzyni biegów, którą to się zakłada, żeby ktoś nie mógł odjechać naszym pojazdem. Mamy też tutaj regulację położenia reflektorów, one są, regulacja odbywa się elektrycznie. Co ciekawe, są trzy manetki przy kole kierownicy, z prawej strony do obsługi wycieraczek, z lewej strony jedna odpowiada za uruchamianie świateł, a druga osobna jest do kierunkowskazów. Szczerze mówiąc, można się trochę z tym pomylić i próbować wrzucić kierunkowskaz właśnie tą dużą wajchą od świateł, a nie tą malutką. Zdarzyło mi się dwa razy nie użyć kierunkowskazu, bo nie było to zbyt łatwe, żeby znaleźć tak intuicyjnie za kołem kierownicy tą drugą właśnie dźwigienkę. Na środku jest taka bardzo fajna lampka, słabo doświetlająca wnętrze, ale to taka lampka jakby do czytania, którą możemy sobie regulować w różne strony i kierować światło, którym świeci. Tutaj na osłonach przeciwsłonecznych nie ma nic, nie ma lusterek. No nie dziwne, no nie jest to samochód luksusowy wcale. Z przodu żadnej popielniczki, jest jedna tylko z tyłu tutaj za dźwignią hamulca ręcznego. Materiał bonusowy. Otóż mówiłem, że nie ma w aucie tutaj z przodu popielniczki. Naprawiam swój błąd szybciutko. Jest tutaj wspaniale ukryta, dlatego niewidoczna na pierwszy rzut oka. Jest również zapalniczka. Popielniczkę można wyciągnąć, na przykład wstawić tutaj telefon. Mój nie pasuje. Jest taki, który na przykład pasuje. Sięgna do sterowania położeniem oparcia fotela od strony właśnie też dźwigni hamulca ręcznego, a nie od strony drzwi. Tutaj byłoby dosyć ciasno, żeby to zmieścić. Kieszenie boczne w drzwiach, duża półka tutaj na podszybiu, na której przedmioty mogą sobie swobodnie fruwać podczas jazdy. Jest także malutki schowek i w zasadzie tyle. Nie ma poduszki powietrznej ani jednej, ani drugiej. Seria przełączników do sterowania światłami przeciwgłowymi, bo też ma światła przeciwgłowe z przodu i tylnymi. Podgrzewanie tylnej szyby oraz obsługa wycieraczki, która działa zero-jedynkowo, znaczy albo jest włączona, albo wyłączona. Do tego malutki zegarek w stylu japońskim, też tutaj na tej konsoli. To wszystko, co tutaj mamy dostępne. Gdzieś tutaj są umieszczone również głośniczki, seryjnie były dwa. Ten ma dołożone jeszcze z tyłu na półce głośniki i to właściwie byłoby na tyle, jeśli chodzi o przód Uniacza. Spróbujemy się jak zwykle wciskać do tyłu, tylko teraz chodźcie tutaj z drugiej strony, a ja sobie przejdę właśnie tam. Dobra, kolejne 3-drzwiowe auto na moim kanale. Zobaczymy, jak tu będzie. O, właściciel zwraca uwagę, że muszę uważać na rączkę do otwierania fotela, ponieważ może ona mi zostać w ręce. Fotel idzie do góry, dając naprawdę sporo miejsca do wygodnego wsiadania. Z tyłu bez problemu można się tutaj władować, a z tyłu
Dziękuję bardzo za zamknięcie drzwi, drogi uniaczu, a z tyłu nie jest najgorzej. Chociaż fotele zarówno z przodu, jak i z tyłu są umieszczone dosyć wysoko, więc trochę mało miejsca jest nad głowami. Ale mimo wszystko ta mięciusia kanapa sprawia, że można się całkiem nieźle poczuć. Po lewej ręce mamy taki podłokietnik, z tym, że on jest nieco za nisko i wcale zbyt wygodnie nie można tutaj ręki oprzeć, ale siedzisko, samo siedzisko i oparcie jest naprawdę całkiem wygodne. Charakterystyczne również dla Fiatów Uno są te tutaj zagłóweczki takie z miękkiego tworzywa zrobione, wersje pięciodrzwiowe miały również te zagłówki z tyłu, te późniejsze serie produkcyjne właściwie tak miały, tutaj zagłówków z tyłu nie ma, miejsca no dla dwóch osób w zupełności wystarczy, no przy piątce byłoby faktycznie dosyć ciężko. Tutaj przez to, że auto też ma ten szyber, no to dach jest jeszcze niżej niż w normalnym uniaczu i dlatego może to być troszeczkę ciasno nawet dla osoby o niedużym wzroście, tak jak dla mnie. Nad słupkami B mamy też lampki doświetlające nam ładnie wnętrze. No i już. Aha, jeszcze jedna rzecz. Z tyłu są również uchylane szybki po prostu o i one się też chłodzą wnętrze przyjemnie, bo wiadomo, że gorąco jest bez klimatyzacji. Tu jakaś tarcza hamulcowa leży. Samo wykończenie wnętrza jest bardzo proste i, że tak powiem, spartańskie, ale jak na takie małe auto i stare, wcale mi to absolutnie nie przeszkadza. Chodźmy jeszcze zobaczyć sobie z tyłu bagażnik. Naprawdę bardzo wygodnie się stąd wysiada. Tu możecie w pełnej okazałości zobaczyć jeszcze tą boczną otwieraną szybkę. Natomiast bagażniczek nie jest jakoś specjalnie duży. Ma on 270 litrów pojemności, przy czym możemy też składać tylne oparcia i powiększyć tą przestrzeń do aż do 900 litrów w wersji pięciodrzwiowej. Co ciekawe, tutaj Uno ma zastosowany taki konektor, który odpowiada za podłączenie sterowania wycieraczki tylnej szyby. Nie ma przewodu, który jest tradycyjnie w autach między klapą bagażnika a nadwoziem poprowadzony. Tu mamy tylko zasilanie w wodę do spryskiwacza. Rozwiązanie dosyć ciekawe. Tutaj wycieraczka już nie działa. Nie wiem, czy przez ten konektor, czy przez uszkodzony silnik. Nikt poza Fiatem tego nie stosował w swoich samochodach. Koło zapasowe również mamy umieszczone w przestrzeni bagażowej. Mówię o tym dlatego, że poprzednik, czyli Fiat 127, miał koło zapasowe umieszczone na przykład pod maską. Tu jeszcze jakieś wlepki są. A te składane fotele, tu mamy taką dźwigienkę też i one są dzielone w proporcji 30:70. Bardzo leciutkie jest to oparcie siedziska i łatwo opada i bez problemu właśnie możemy sobie, o, jakaś niespodzianka, bez problemu możemy sobie tą przestrzeń bagażową spokojnie powiększyć i przewozić jakieś większe przedmioty, także praktyczność na całkiem wysokim poziomie. Teraz to muszę poskładać, ciach, ciach. Możemy zamykać bagażniczek, idziemy jeszcze opowiedzieć parę szczególików, które charakteryzują Fiata tam z przodu. A tutaj tym szczególikiem właśnie jest to, że auto posiada tylko jedną wycieraczkę szyby czołowej, tak jak Mercedes na przykład W124. Cieszę się, że akurat dzisiaj nie pada, bo podobno nie jest tak dobra i tak wartka jak ta zastosowana w Mercedesie. Czemu tak? Czy bez sensu za to spryskiwać, że jest fajny, bo ma aż 3 dysze takie, żeby sikał na całą szybę. W tym przypadku o mocy silnika informuje nas ta oto nalepka. Tutaj ten znaczek 45SX oznacza, że ma 45 koni i SX to jest jakaś tam wyższa wersja wyposażenia. Później zamieniono to po prostu na oznaczenie pojemności silnika i na przykład później było tam 1.4IE albo coś innego. Inną taką ciekawostką jest korek wlewu paliwa, który nie jest schowany pod żadną klapką, tylko jest po prostu widoczny na zewnątrz i otwierany z kluczyka. No trzeba zawsze pamiętać, żeby na stacji wyjąć kluczyk ze stacyjki, żeby go tankować. Niezwykle małe jak na dzisiejsze warunki są również koła w tym pojeździe. Opony mają rozmiar 155x70x13. 13-calowe felgi w tamtym segmencie aut w tamtych czasach to był standard. Dzisiaj już wyglądają na nieco za małe, ale w tym egzemplarzu mamy fajne felgi, takie jak był właśnie w Uno Turbo. I ten egzemplarz ma również dołożone tutaj nakładki na nadkola, a także na progi, które upodobniają go do wersji Turbo. Właśnie o wiele lepiej wygląda od seryjnego egzemplarza. Uno Turbo w tamtym czasie to też był pojazd dosyć wyjątkowy. Silniki na początku o pojemności 1,3 litra dysponowały mocą od 90 do 105 koni mechanicznych i pozwalały to jeździdełko rozpędzić do 200 km
na godzinę. Davide Cirioni, jeden z moich ulubionych youtuberów światowych, porównał kiedyś jazdę Uno Turbo do jazdy wózkiem sklepowym z doczepionym silnikiem. Auto jest bardzo lekkie, a przy dosyć ciężkim silniku z przodu opanowanie tego samochodu w zakrętach może sprawiać sporo trudności. Późniejsze Uno Turbo miało jednostki o pełności 1,4 litra i moc aż 112 koni. To przy masie auta 800 kg robiło z tego niezłego drogowego zabijakę i przyspieszał do setki również poniżej 8,5 sekundy i rozpędzał się do ponad 200 km na godzinę. Dzisiaj Uno Turbo jest obok tych wersji topowych z silnikiem 1.5 super wyposażonych jednym z najbardziej poszukiwanych modeli właśnie tego auta. Chciałbym kiedyś czymś takim się przejechać. Pamiętam, że kiedyś u mnie na osiedlu pod blokiem stał właśnie taki Uniak Turbo. Wiele razy podchodziłem do niego, żeby go sobie obejrzeć z bliska. Wyglądał po prostu fantastycznie. Ciekaw jestem naprawdę, czy jeździ się nim jak wózkiem marketowym z doczepionym silnikiem. Tym pewnie wrażenia z jazdy nie są aż tak ekstremalne. Niemniej jednak trzeba spróbować. Nie pierwszy raz, moi drodzy, jadę Fiatem Uno w moim życiu, ponieważ jestem już tak stary, że na takim samochodzie robiłem prawo jazdy. Te auta w poznańskim WORD-zie, czyli Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, do sierpnia roku 2000 były autami egzaminacyjnymi i na takich autach też szkolono ludzi na prawo jazdy. I tutaj uwaga! W tamtym czasie już przecież na rynku było Fiat Punto drugiej generacji, bo Fiat Punto miał być następcą tego modelu, ale Uno przeżyło zarówno pierwszą generację, jak i doczekało się właściwie sprzedaży na rynku już drugiej generacji tego samochodu. Kurs na prawo jazdy robiłem wtedy na obu autach, bo nie było wiadomo, czy zdążę się złapać na termin sierpniowy, czy już będę zdawał ten egzamin we wrześniu. Dlatego 10 godzin przejeździłem Punciakiem i 10 godzin przejeździłem Uno i powiem wam, że Uno jeździło mi się zdecydowanie lepiej. Zgasło. Teraz próbujemy. Odpalił. Dobra, możemy jechać dalej po mojej przerwie. Pasek nieco zapiszczał. W każdym razie Uno jeździło mi się zdecydowanie lepiej niż Punciakiem, ponieważ pomimo braku wspomagania był dużo łatwiejszym autem do opanowania na placu manewrowym. Ze względu na to, że słupki wszystkie są bardzo wąskie, duża powierzchnia szyb sprawiała, że było widać doskonale przestrzeń wokół samochodu w każdym kierunku i manewrowanie przy użyciu słupków widocznych na placu było naprawdę bardzo łatwe. Do tego wydawał mi się też trochę dynamiczniejszy od Punciaka, pomimo że Punciak wtedy miał już 1,2 litra silnik 60-konny, a uczyłem się jeździć Uniakiem 1.0, takim jak ten, który miał 45 koni, to pomimo tego ze względu na swoją niską masę wydało mi się nieco bardziej żwawym samochodem. Co do tego braku wspomagania, to jeśli chodzi o prowadzenie tak lekkiego auta, no to ono nie jest zupełnie potrzebne, bo nawet manewrowanie w miejscu nie wymaga jakoś specjalnie dużo siły. Co prawda nie jest ten układ kierowniczy jakiś rewelacyjny, daleko mu do współczesnych samochodów, niemniej jednak pozwala pewnie dosyć jeździć na pewno z prędkościami poniżej 100 km na godzinę. Jeśli chodzi o samą wygodę, no to jest całkiem w porządku. Kolumna kierownicy co prawda nie jest w ogóle regulowana i kierownica jest ustawiona dosyć nisko i daleko od kierowcy, co sprawia, że mamy takie wyciągnięte ręce, trzeba mieć siedząc tutaj za kółkiem. No ale to kwestia przyzwyczajenia, no wiadomo, że ta konstrukcja ma jednak już swoje lata. Na drzwiach, na podłokietniku całkiem wygodnie można się oprzeć. Nad głową troszkę za mało miejsca. Jeśli chodzi o na przykład pracę silnika, no to no kultura pracy jest jak przystało na ośmiozaworowy, dość leciwy już silniczek, taka se. Brzmienie też wcale nie jest najlepsze. Zawieszenie jest tutaj w tym przypadku zestrojone dosyć sztywno. Mięciutki fotel rekompensuje braki w komforcie, jeśli chodzi o to zawieszenie. Jedyne, do czego można się jeszcze doczepić, to do precyzji zmiany biegów. No, wajcha jest trochę, że tak powiem, rozlatana. Skrzynia tutaj w tym przypadku jest pięciobiegowa, bo czterobiegowe też były we wczesnych latach produkcji. Ten egzemplarz jest wyjątkowo zadbany.
muszę przyznać. Nie odczuwam tutaj jakichś nieprzyjemnych stuków z zawieszenia i nie czuć wcale, że podróżuję takim, no już w tej chwili prawie 30-letnim samochodem. Ale idzie! Jak jednak trochę ognia jest w tym silniku, przypominam, że auto waży poniżej tony. Przyspieszenie do 100 km na godzinę powinno nam zająć około 17-18 sekund, a rozpędzić go można gdzieś tam do 140-150 km na godzinę. O, drugie UNO nas minęło. W aucie jest też dosyć głośno, bo nie jest to super wyciszony samochód. Cieniutka podsufitka, wykończenie drzwi też bez specjalnych wygłuszeń. Słychać też powiewające gdzieś tutaj między uszczelkami powietrze. A tu mamy nawet taką roletkę i możemy ją zamknąć. Ona jest taka perforowana. Nawet fajnie, trochę więcej światła wpada do środka, a jak ją odsłonię, ponieważ ten dach jest taki żółciutki, to też nabieram jakichś tak innych kolorów w tej kamerze. Sześć dych. Jakoś tam się buja. Tu mi się trochę chyba ta kamera mi się, kurde, mi się przestawia. Czy nie? Czy mi się nie przestawia? Poza terenem zabudowanym, kawałek prostej, redukcja i jedziemy. Czy rozpędziłem się i powiem wam, że nie jest tak, jak się spodziewałem. Otóż jazda z wyższą prędkością nie jest wcale jakoś super niepewna. Myślałem, że auto będzie myszkować troszkę po drodze przy takiej prędkości ze względu na to, że ma bardzo wąskie opony, ale tak naprawdę prowadzi się całkiem nieźle. Plusem na pewno będą tutaj hamulce. Układ hamulcowy, który ma z przodu tarczę, a z tyłu bębny, no w dzisiejszych czasach jest bardzo mało wydajny. Także trzeba się przygotować na to, żeby autem tym hamować z pewnym wyprzedzeniem. Nie dodałem też, że z tym motorem auto tak naprawdę niewiele pali, bo spalanie oscyluje w granicach 6 litrów na setkę. Silniki 1.4 natomiast były już nieco bardziej paliwożerne, bo tam zużycie paliwa na przykład w mieście potrafiło sięgnąć 9-10 litrów na setkę. Ten natomiast 1.0 jest zdecydowanie bardziej ekonomiczny, przynajmniej jeśli chodzi o warunki jazdy miejskiej. Nie wieje wam za bardzo? Może zamknę, bo mi to całkiem przyjemnie. Pomimo swoich wad, był całkiem niezłą konstrukcją. No, świadczy o tym fakt, jak bardzo popularny był na wielu rynkach, szczególnie tam, gdzie zależało wszystkim na prostocie konstrukcji i na tym, żeby auto było łatwe w naprawach i relatywnie, powiedzmy, niezawodne. Drobne usterki nie przeszkadzały nabywcom na polskim rynku, gdzie kochaliśmy go bardzo, choć nie tylko dlatego, że było to jedno z najtańszych aut dostępnych na rynku, na przykład w wersji 5-drzwiowej, które mogło pomieścić całą rodzinę. Kochaliśmy go dlatego, że był nieco nowocześniejszy od Poloneza i dużo lepszy na przykład od
Tico czy Matiza. Chętnie kupowany do samego końca produkcji, do swoich ostatnich lat, kiedy w Polsce zjeżdżał z taśm w Tychach w roku 2002. Dla mnie ten samochodzik jest całkiem niezłym początkiem na zabawę z klasyczną motoryzacją, ponieważ no, jest relatywnie tani w utrzymaniu, a także na tyle prosty, że każdy może się na nim nauczyć spokojnie mechaniki, podstaw mechaniki, jeśli chodzi o dbałość o auto. Różny stopień zachowania tych samochodów wpływa również na duże zróżnicowanie cen. Sytuacja rynkowa wygląda tak, że z powodu oczywistej wady, którą jest korozja, ciężko już teraz auto w dobrym stanie i zajechanego gruza można kupić nawet za 500 albo za 1000 zł. Natomiast auta w doskonałym stanie zachowania to wydatek około 4000 zł. Nie mówię tutaj oczywiście o wersji Uno Turbo czy jakichś wyjątkowych, dobrze wyposażonych egzemplarzach, o której jednak ciężko na naszym polskim rynku. Uno Turbo natomiast potrafi kosztować już nawet około 10 tysięcy euro. No sami przyznacie, że zakup auta za 500 czy 1000 zł i wkładanie w niego dwójkę czy trójkę w naprawy blacharskie zupełnie się nie opłaca, dlatego warto poszukać fajnego, zadbanego egzemplarza, na przykład takiego jak ten, z całkiem niezłym wyposażeniem i ewentualnie jeśli komuś przeszkadza to 1.0 będzie zbyt mułowate, to na pewno można się pokusić o jakiś swap. Od razu polecałbym Wam 1.4, a także szukanie wersji 3-drzwiowych, ponieważ są one dużo rzadsze od 5-drzwiowych aut. Dzięki za spotkanie w tym odcinku. Co prawda Uno nie pochodzi z lat 90, więc nie powinno było się znaleźć w tym odcinku, ale ta druga wersja, czyli pierwszy lift produkowany po 89, najwięcej czasu spędził właśnie w latach 90 i tam budował swoją popularność, a także od połowy lat 90 był produkowany w Polsce, dlatego umieściłem go właśnie w tej serii. To było całkiem przyjemne spotkanie z taką naprawdę leciwą jak dla mnie już motoryzacją i całkiem miłe wspomnienie tego, jak się kiedyś jeździło samochodem, kiedy się było młodym chłopakiem i robiło się prawo jazdy. Trzymajcie się w takim razie, do zobaczenia w następnych odcinkach, w następnych seriach, na innych playlistach. Zwiedzajcie mój kanał Facebooka i w ogóle róbcie co tam chcecie. Na razie, cześć! O, jak to zapalę, to te z tyłu też się zapalają.